Rafale, powiedz mi, co byłoby lepsze? Freddie Mercury na księżycu, czy Neil Armstrong śpiewający w Queen? What? Zdecydujmy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnych recenzjach. E Dwóch gości z to jest Kamil i Rafał Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch Filmach biograficznych, które Możecie ciągle oglądać w kinach Które ukazały się właściwie W odstępstwie jednego tygodnia od siebie Jest to oczywiście mowa Oczywiście o Frystmenie Pierwszym człowieku z Ryanem Goslingiem O Nidu Armstrongu I wyprawie na księżyc A drugi z nich to Bahamian Rhapsody Opowiadający historię Queen Z naciskiem na Freddie Mercury. Pierwsza opowieść dzieje się w latach 60., kiedy ten, ten wyścig o podbój kosmosu między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi był chyba najbardziej nasilony. I dzieje się na przestrzeni bodajże 7 czy 8 lat, opowiadając historię pierwszego człowieka na Księżycu od momentu, kiedy, kiedy zatrudnia się w NASA i poznajemy też jego rodzinne życie, gdzie dowiadujemy się, że ma chorą córkę. Jest to postać bardzo skonfliktowana wewnętrznie, i tutaj mam wrażenie, że właśnie ten dramat bohatera wychodzi na pierwszy plan, a Wydarzenia historyczne są tutaj tłem. Jeśli natomiast chodzi o drugi film biograficzny, czyli Bohemian Rhapsody, opowiada on historię od początku aż do końca przygody Frediego Mercury'ego z muzyką. Bo rozpoczynamy w momencie, kiedy Freddy dopiero szuka dla siebie miejsca na świecie i postanawia dołączyć się do zespołu, który nie w niedalekiej przyszłości stanie się tym queenem, który znamy z historii muzyki. W tym filmie nie wszystko idzie. Tak, jak pójść powinno. Ale zacznijmy od First od pierwszego człowieka, bo ten film zdecydowanie mocniej próbuje i stara się być czymś więcej niż tylko filmem biograficznym. Zacznijmy od tego, że film został wyreżyserowany przez Damiana Chazella, twórcę m.in. Whiplash czy La La Land i to jest dość... Ciekawy wybór, jeżeli chodzi o tego reżysera. Wcześniej mamy same praktycznie filmy muzyczne. Tutaj mamy y, historię pierwszego człowieka na księżycu. Centralną osią jest konflikt bohatera, i jak się popatrzy na wcześniejsze filmy Shazela, to tam też mamy głęboko skonfliktowanego wewnętrznie głównego bohatera. No, i to by się w sumie zgadzało. Wydaje mi się, że Pierwszy Człowiek to nie tyle co film biograficzny, ale film fabularny z postaciami historycznymi, które faktycznie żyły, chodziły, tworzyły i w tym przypadku podbijały kosmos. Ta ideologia, ta teza postawiona na samym początku filmu, wychodzi na pierwszy plan. Ona jest cały czas obecna i bohater, jakby wszystko, co robi w swoim życiu, wszystkie decyzje, które podejmuje, kręcą się wokół tej wizji wizji tego, żeby stworzyć coś ponadczasowego, żeby osiągnąć rzeczy niemożliwe, pokonać samego Boga i udowodnić, że można wszystko co oczywiście w konsekwencji przekłada się też na myślenie głównego bohatera o utraconej córce. Bardzo współczujemy też rodzinie Nila Armstronga, która jest tutaj jego żona, głównie jest pokazana, jest kilka takich scen, gdzie on, ona faktycznie nie potrafi sobie poradzić z dziećmi, kiedy siedzi na krawędzi fotela i e, słucha tylko radia, czy przypadkiem jej mąż nie zginął. To jest dużo bardziej ciekawsze niż, sama, niż same przygotowania do wyprawy na księżyc, moim zdaniem. To jest coś dużo bliższego mi niż lot księżyc. No, ja raczej na księżyc nigdy nie polecę. Ja na początku miałem problem z tym filmem, dlatego że on pokazywał przebieg historii od samego początku, do samego końca. Do w... Na bardzo wczesnym etapie poznajemy samego Nila Armstronga, i na początku tak mi świtało w głowie, że hej, to nijak ma się, nie kojarzy się w żaden sposób z tym podbojem kosmosu, z wyprawem hmm. na księżyc, bo widzimy scenę, widzimy Nila na początku swojej drogi. I właśnie ten film ma akurat ten element wspólny z Bohemian Rhapsody, dlatego że Frediego Mercurego też poznajemy bardzo wcześnie w jego życiu, w momencie, kiedy jeszcze musi zdecydować, co chce robić i kim chce być. I tutaj te płaszczyzny są podobne, ale wydaje mi się, że to jest jedyne miejsce, w którym są podobne, dlatego że historia o królu muzyki rockowej bardzo się rozjeżdża. Bohemian Rhapsody mamy wielkie skoki między wydarzeniami czasowe, które pomiędzy którymi jest dziura, a postacie w żaden sposób tego nie uzupełniają. Faktycznie mamy tutaj dużo więcej do pokazania, dużo więcej przestrzeni czasowej, ale problem z Bohemian Rhapsody polega na tym, że mamy tutaj problem z historią opowiedzianą tak bardzo kronikalnie. Pierwszy człowiek to faktycznie, jeżeli ktoś usłyszy reklamówkę pod tytułem film o pierwszym locie na księżyc, to może się faktycznie zawieść, bo ten lot w księ na księżyc, owszem, jest obecny, ale tak naprawdę jest to personalna historia Neila Armstronga i jego rodziny. Natomiast Bohemian Rhapsody tak naprawdę nie przyświeca żaden jakiś głębszy cel poza. Pokazaniem wydarzeń, tak jak miały miejsce. Czego ten film też nie robi do końca dobrze. No właśnie. Bohemian Rhapsody to jest składanka największych hitów Queen z bohaterami w tle. Nagranie płyty, trasę koncertową. Nagranie płyty, trasę koncertową. Nagranie płyty. Freddy się zagubił w sobie. Queen się rozpada. Te później się schodzi. I nagrywanie. Tak, nagrywanie razem próby do koncertu, koncert, koniec. Więc. Tam nie ma w ogóle niczego bardzo personalnego, mimo że próbuje się nam wmówić szukanie siebie, że szukanie, odnajdywanie własnej seksualności, odnajdywanie się w świecie najpierw jako ten wyrzutek, jako ktoś, kto nie pasuje, później jako gwiazda, ale to tak naprawdę wszystko to jest ściema. Problemy tego filmu na pewno wynikają w dużej mierze z y, jego dość burzliwego procesu produkcyjnego. Miał powstać już jakieś 10 lat temu. Miał być to taki passion project z Saszy Barona. Co który niestety którego wizja niestety no nie do końca pokrywała się z wizją zarówno członków zespołu, jak i wytwórni. On chciał pokazać taki bardzo brutalny, bardzo naturalistyczny wręcz. Życiorys Frediego, bardzo prawdziwy. E, ta wersja jest taka bardzo ugrzeczniona, Oj, bardzo, e, bardzo e, laurkowa, bardzo moim zdaniem przesłodzona. E, przedstawia świat, w którym mam wrażenie, nie istnieją narkotyki i alkohol prawie wcale. Nie, nie, nie. Istnieją, a one wcale nie psują nikomu życia. No, też tak, można, też tak można to uznać. Więc te założenia początkowe, które moim zdaniem są dość ciekawe, i które naprawdę mogły stworzyć coś całkiem. Całkiem, przyzwoit całkiem przyzwoitą biografię, no nie są do końca wykorzystane, nie są w ogóle wykorzystane, umówmy się. Powiedzieliśmy o dwóch różnych biografiach, dwóch biografiach, które rozwijają się zupełnie inaczej, mimo że opowiadają o wielkich, historycznych właściwie postaciach, bo czy mowa tutaj o pierwszym człowieku na Księżycu, czy też o takiej legendzie. E wokalny, jakim był Freddie Mercury, dostajemy jednak zupełnie coś innego, zupełnie dwa różne filmy. Pierwszy, który chce coś nam opowiedzieć, drugi, który udaje tylko, że chce coś nam opowiedzieć. Największym plusem w First Man jest zdecydowanie warstwa realizacyjna. To, jak ten film jest nakręcony, to jak czujemy się tacy ściśnięci w tych kabinach e, astronautów I... To, że kamera jest taka, ten film jest taki bardzo surowy. Czasami wręcz mam wrażenie, że. Szazel tutaj wchodzi trochę w taką sferę dokumentalną, bo mamy kamerę, kamerę z ręki, która się bardzo trzęsie, ale przede wszystkim to, jak wygląda kosmos, jak patrzymy w tą bezdenną przestrzeń, ciśnie nagle muzyka i po prostu jesteśmy tylko my i astronauci w kabinie. Najbardziej, jeśli chodzi o w całą warstwę realizacyjną, do gustu przypadły te dwie, trzy minuty wydarzeń na Księżycu. To, jak udało się uchwycić e, ducha tej pustki, Kosmicznej, to jak te dwa drobne ziarenka piasku e, na tym wielkim, pustym, e, na tej wielkiej, pustej planecie sobie skakały i wbijały flagę amerykańską i patrzyły przez siebie i patrzyły z powierzchni księżyca na Ziemię, która była, wodaj malutką Ziemią. To wyglądało fantastycznie. E, jeszcze dodatkowo to, że e, kolorystycznie bardzo pięknie to ro rozegrano, bo mhm. mieliśmy. Odcienie szarości, czarny, biały i złote maski. I to wszystko, to wyglądało tak. pięknie. Jeśli chodzi o, o pozostałe elementy, e, bardzo mi się podobało odzorowanie wszystkich elementów, tych związanych z nasa, w, z mhm. e, skafandry, e, te wszystkie statki wszystkie elementy cyfrowe, komputerowe, inżynier inżynierowe. Mhm. To, wy, to wyglądało znakomicie. Jeżeli chodzi o aktorstwo, to wiem, że wiele osób ma tutaj problem z Ryanem Goslingiem, między innymi ten pan. Bardzo chwalono Goslinga przy okazji Blade Runnera, gdzie grał Keja, tak, no, który był robotem, grał z taką m, praktycznie grobową mimiką. Tutaj widzimy y, postać, która też jest bardzo skonfliktowana wewnętrznie, która też w wielu przypadkach nie wie, co robić, y, która... Y, Cierpi w środku, ale nie chce tego pokazać na zewnątrz, i moim zdaniem Gosling oddał to fenomenalnie. Był ja miałem trochę inne wrażenie. Mhm. Bo ja miałem wrażenie, że Gosling zagrał Nila Armstronga, jakby Nila Ar Armstronga nie było w Nilu Armstrongu, tylko gdzieś stał obok. W sensie, on jakby to była y część jego gry. Ale jak on by go zinterpretował w ten sposób, że on faktycznie jest nieobecny w swoim ciele, tylko ma jakąś większą ideę w głowie do realizacji, której ciągle dąży i robi wszystko, żeby ją zrealizować. Co jak na początku powiedzieliśmy, teoretycznie przyświeca te, temu filmowi tej biografii ciągle. Jednak ten zakres y, mimiki, zakres gestów, zakres wyrażania emocji był trochę dla mnie zbyt ubogi. Ale Zu w kontraście y, zdecydowanie podobała mi się rola Claire Foy jako żony Nina Armstronga. Zupełnie, in zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o głównego bohatera y, i o dobór castingowy, mamy przy okazji Bohemian Rapsody, bo tutaj chyba się zgadzamy w zupełności, że y, tutaj Remy Malek robi niesamowitą. Mm -hmm. Niesamowitą rzecz z tą postacią, i tutaj w 100% ja widzę Frediego na ekranie, mimo że y, podobieństwo, no jakieś tam jest, ale może można było to zrobić lepiej. Bardzo fajnym elementem w tym filmie jest, bardzo podobało mi się to, że właśnie nie rzuca nam się Frediego od razu na mm -hmm. samym początku, tylko film zaczyna się tym, że śledzimy. Aktora z tyłu, więc widzimy jego posturę. Z tyłu faktycznie może wyglądać jak Freddy, i tak wchodzimy do filmu razem z nim. A dopiero później mamy młodiego, młodego Freddy'ego. No wtedy jesteśmy w stanie się przyzwyczaić, jakby do tej twarzy, zanim zobaczymy Tom, która wystąpiła na Live Aid. Jeśli chodzi o jeszcze aktorstwo w Bohemian Rhapsody, to i pozostali członkowie zespołu spisują się całkiem znośnie. Każdy z nich jest jakiś, każdy z nich przechodzi jakąś tam ewolucję w trakcie, mimo że oczywiście na początku są przyjaciółmi, na końcu pozostają przyjaciółmi, ale w trakcie widzimy, że każdy z nich się zmienia i co ciekawe, chyba Fredia i mniej. Ja miałem trochę problem z tym, że nie są, że, że to jest właśnie film o Fredim, to nie jest film o Queen, tylko mm -hmm. to jest film o Fredim i ci pozostali członkowie, tak naprawdę, no, mogą być super odwzorowani i fajnie, fajnie zagrani. Ich postacie nie mają czasu, żeby wybrzmieć, bo jesteśmy skupieni na tym, że Freddy jest ekscentryczny, na tym, że. Freddy lubi imprezy, na tym, że Freddy jest, jest, jest najważniejszy, że to on się stacza, że to jego. No tak naprawdę, jego historia, no jest tutaj najciekawsza, no nie ma co ukrywać, ale jednak myślałem, że twórcy tutaj zbalansują to trochę. A jaki jest dla ciebie największy minus Bohemian Rhapsody? Bo ja mam swojego faworyta. <laughs> Moim faworytem jest brak konsekwencji i chronologii w odtwarzaniu wydarzeń. Dlatego, że już w zgodza. finale dowiadujemy się, znaczy, dowiadujemy się. E, okazuje się, że film chce nam coś udowodnić i coś pokazać. Prawdopodobnie chodzi o siłę przyjaźni i to, jak może wszystko przezwyciężyć. Nie tak, tylko że w tym celu e, zmienia fakty. fakty. Chronologię i historię całego zespołu, i tego, co się z członkami wydarzyło, kiedy, się, kiedy dowiedzieli się, że Freddy ma AIDS, kiedy zagrali ostatni konter itd., itd. Co jest trochę słabe, jeśli mówimy o filmie biograficznym? No niestety, trzeba przyznać, że tutaj twórcy, mimo że chcą. Prawie kronikarsko odwzorować wydarzenia, to. I tak im to nie wychodzi. No nie wychodzi, to nie trzymają się faktów, nie trzymają się chronologii wydarzeń, myśląc, że widza to kupi. Pewnie większość widzów to kupi, jednak jeżeli ktoś zna tą historię, no to nie, 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 do, końca może by, nie, nie do końca może być jakby zadowolony z tego faktu. Co mi się na przykład nie podobało. To znaczy podobało, ale. Mm, Miałem taki lekki zgrzyt. To odwzorowanie koncertów, szczególnie Live. No, faktycznie, jest to odwzorowane fenomenalnie. Czuć tą, tą wielkość tej publiki, która tam była, czuć to ja miałem ciarki. Przyznaję się, miałem ciarki, kiedy odbywał się ten koncert. Jest to bardzo długa sekwencja, mhm. jest to bardzo porządnie nagrana, zrealizowana, odtworzona sekwencja, tylko ja miałem. i dałem się na to złapać w kinie. Jednak po wyjściu z kina miałem takie. Y, takie przemyślenie, że po co jak można obejrzeć oryginał? No właśnie. Na koniec, yy, przechodząc do podsumowania, reasumując wszystko, mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi podejściami do realizacji filmów biograficznych. Jeden stworzony od linijki po to, żeby zadowolić reżyserów, wytwórnie, wytwórnię filmową, człon żyjących członków zespołu i żeby jeszcze na tym zarobić pieniądze. Money, money. I mowa oczywiście tutaj o Bohemian Rhapsody. Mamy też drugi film. Na pewno niepozbawiony wad, na pewno wiele można mu wytknąć, ale pokazujący historię w ciekawy sposób, która od początku do końca chce nam coś powiedzieć yy, i historię, która wygląda też znakomicie, bo której jeszcze do tej pory nie mieliśmy okazji oglądać. Warto zauważyć, że paradoksalnie to Bohemian Rhapsody wyjdzie tutaj finansowo dużo lepiej, bo Pewnie niestety tak. First Man nie jest filmem też takim typowym blockbusterem jest to film poważny w tonie do takiej refleksji głównie a tutaj mamy a w Bohemian Rhapsody z kolei mamy Wiesz, mamy piosenki, mamy kolorowo kolor, ubranego tak, frediego, frediego. Na każdym koncercie inaczej. Ekscentrycznego. A powiedzcie nam wy, czy oglądaliście któryś z tych filmów? Jeśli tak, to który podobał wam się bardziej? I co myślicie o tych naszych uwagach, które tutaj wam przedstawiliśmy? Pamiętajcie, żeby szukać nas na portalach społecznościowych. Wszędzie znajdziecie nas pod tym samym handlem bemyhero.pl Instagram, Facebook, Twitter. I, I tyle. Pamiętajcie, żeby oglądać, żeby komentować, żeby subskrybować kanał. Jeśli Wam się podoba, to to otworzymy. E, dziękujemy. My się w najbliższym czasie chyba słyszymy, bo nagramy kolejny odcinek podcastu, bardziej newsowego. E, dziękujemy Wam. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.